Pandemia COVID-19 zmieniła życie, jakie znamy, i pogrążyła wielu Europejczyków w kryzysie i niepewności. Teraz i na przyszłość. Gdy w roku 2020 społeczeństwa znalazły się pod presją, ludzie starsi i młodsi nauczyli się, że solidarność i wsparcie socjalne są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Widzieliśmy również nowy rodzaj odpowiedzi ze strony europejskich rządów. W wielu miejscach systemy wsparcia zostały uproszczone, ulepszone i rozszerzone. Miało to kluczowe znaczenie dla ochrony naszych systemów opieki zdrowotnej i aby uniknąć eksplozji ubóstwa. Niestety wielu pozostawiono samym sobie, a pomoc dla innych nadeszła o wiele za późno. Gdy myślimy o przyszłości naszych społeczeństw, jedną z idei, która budzi zainteresowanie, jest europejski dochód podstawowy. Mógłby przynieść korzyści nie tylko ludziom, ale również samej Unii. Jak? Po pierwsze, byłby to środek redystrybucji i przeciwdziałania ubóstwu, pozwalający wszystkim mieszkańcom korzystać ze zbiorowego bogactwa generowanego przez integrację europejską, bez przeszkód administracyjnych i ograniczeń w dostępie, bez ryzyka stygmatyzacji społecznej związanej z warunkami dochodowymi. Po drugie, BDP znacznie zmniejszyłby presję wymuszającą migrację gospodarczą wewnątrz Unii Europejskiej. Zmniejszając drenaż kompetencji i dumping socjalny, mógłby być świetnym narzędziem walki z wyludnieniem zagrażającym wielu regionom Europy. Po trzecie, byłby to mechanizm solidarności między państwami członkowskimi, zmniejszając nierównowagę gospodarczą i społeczną, aby zapewnić większą stabilność naszej walucie i całemu regionowi. Wreszcie, taka wspólna i wymierna korzyść zwiększyłaby poparcie dla projektu europejskiego, wzmacniając u ludzi poczucie wspólnoty i przynależności. Jasno pokazując, co Unia Europejska może dla Ciebie zrobić. Gdyby europejski dochód podstawowy istniał w 2020 roku, na pewno wiele osób lepiej by zniosło szok. Coraz więcej ekspertów i organizacji uważa, że ten pomysł wart jest uwagi i próbuje toczyć debatę na temat dochodu podstawowego w całej Europie. Dołącz więc do Zielonej Fundacji Europejskiej w tej dyskusji.